Bo to kolejna część Let's Playa Demon's Roots. W poprzedniej części udało się, co się udało. Udało się dotrzeć do krainy Rukluk i spotkać dziwne dziewczyny ubrane literalnie w ścianę. Muszę koniecznie włączyć ten skip R18 z powodu przyczyn, a tu już ograbiłem skrzyneczki. Wyjście nam zniknęło. Tak? Fusigi na koto ni tobira kaeshite shimatte iru. Zazwyczaj nie czytam tekstu po japońsku, bo rozumiem bardziej znaczenia znaków niż... Tu nie możemy... tam nie możemy przejść, tylko znaczenia znaków zamiast... A gorzej z ich czytaniami, no ale... Legal. I tak. O, cóż za... Tu Andrzej mówi, cóż za... Weszliśmy do bardzo rozległego pomieszczenia. Tutaj uczniowie. Panie nauczycielu, jak jacyś dziwni ludzie przyszli. No, tak wkraczać w trakcie lekcji. Kto się ośmielił? Kim oni są? Znowu mnóstwo tych kobiet w ścianach. Kabe onna, tak przypuszczam, to tak najlepiej będzie mówić. Kabe, ściana, onna, kobieta. Zresztą tu jest tak napisane. Ściana, kobieta, proszę bardzo. Ale ich tu jest dużo. Czy to jest ten labirynt, dungeon, o którym mówiła tamta uczennica? No, no tutaj wyczuwam dość niepokojące nastawienie, dość niepokojący nastrój. Czy ci ludzie są mieszkańcami tego labiryntu? Gdzie to Sarasa nas wkopała? Ale zaraz, to mi nie wygląda na właściwy labirynt. To... ci ludzie to jest wroga armia, która posłużyła się znakiem wejścia, by dokonać inwazji. O, tutaj Andrzej mówi... emblemat, czy znamie przekazane mi przez jej wysokość zniknęło. Odebrałem je. Ten znak wcześniej należał do królowej kraju Reisu, ale ten kraj już nie istnieje, już tego kraju nie ma. Nie wiem, jak weszliście w posiadanie tego znaku, żeby dokonać najścia na kraj Rukluk. Jesteście najeźdźcami, proszę bardzo. Shinyusha, jeśli dobrze rozumiem. Shinyusin. Shinyumon, dobra, nieważne. Ale momencik, tutaj... Przepraszamy za to. Chcemy tylko spotkać się, porozmawiać. A więc, moje podopieczne, pokażcie tym najeźdźcom, jak sobie radzimy. Jak potrafimy się bronić, wykorzystajcie swoją wiedzę, to czego was nauczyliśmy na zajęciach, zabijcie, ześlijcie śmierć na tych najeźdźców. Tak jest, panie nauczycielu. No tutaj, wysłuchajcie, co mam do powiedzenia. No, to bardzo się często tu czuję, tak jak Andrzej. W rzeczywistości przynajmniej. Ale dużo potworów wyszło. Skąd one się tu wzięły? Tutaj przywołane magiczną mocą, przywołane magiczne stworzenia. I wejście, którym przyszliśmy, też zniknęło. One... Jak tak dalej pójdzie, to te stwory nas tu zamęczą. Tutaj jest drobna uwaga. Przy okazji moje pytanie, jeżeli chcecie, żebym więcej coś mówił o języku japońskim i tak dalej, to mogę, jeżeli będę w stanie. Po prostu nie robię tego, bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś to ogląda, to żeby poznać grę, a nie język. Tutaj pierwszy raz zobaczyłem to kanji dopiero w wypowiedzi naszej Polki. To jest część na mężczyzna to jest na kobieta. To tworzy jeden znak, tak więc... To jest flirt,
ale również męczenie, drażnienie. No i tu część zabić, czyli razem oznacza zamęczenie na śmierć. No taka ciekawostka, bo ten znak bardzo łatwo zapamiętać. Istnieje jeszcze jego drugi wariant, jest kobieta, mężczyzna pośrodku i tu kobieta i oznacza to samo. Czyli wirtualnie, ale również męczenie, drażnienie. Czy mamy jakąś drogę ucieczki? Po wschodniej stronie tego piętra dostrzegam wyjście. Spróbujmy uciec tym stworom, ominąć je. Oczywiście będziemy walczyć ze wszystkimi stworami, bo one nie są takie groźne. Prawie zawsze jest to ten sam układ. Wisp. Ups. Jakiegoś elementu i ten kościotrup. Na szczęście gra to nie jest sadyzm typu RPG, nie wiem, z lat 80. i 90. Gdyby nawet się ktoś zaciął w tym, o tutaj rzuca w nas kośćmi, zadaje strach. Nawet gdyby... Zaczyna się robić niewesoło. Spróbujmy tego dziada klepnąć w ten sposób. Wow. Naprawdę bardzo niemiło to zaczyna wyglądać. Dobra. Na szczęście, tak jak mówiłem, jest tam save point, dzięki któremu można się uleczyć, mówiąc kolokwialnie, dosyta. I jeżeli są problemy, to wygrindować. Na próbnym save'ie, na którym grałem, mam lepszą drużynę z lepszym wyposażeniem. To nie wiem, co to robi, bo za szybko napis zniknął, nie zdążyłem go przeczytać. Proszę bardzo. A może zapiszmy tak na wszelki wypadek. To nie jest... Ta gra to nie jest Shin Megami Tensei, ale... Shin Megami Tensei Nocturne, w Europie znane jako Lucifer's Call, nauczyło mnie, żeby save'ować zawsze, gdy przechodzisz obok save point. No, tak więc w tym odcinku dużo walk, ale też dużo gadania. I dużo odnoszonych obrażeń. Dobra, koniec z tym. Szczególnie tu trzeba Kalinkę chronić. Andrzej poziom 25, bardzo nas to cieszy. No to może być problemik. Oby nie. Te wispy są dosyć szybkie. Dodatkowo przed ucieczką z tego labiryntu też czeka nas niespodzianka. Nieprzyjemna. O tym za chwilkę. Ciekawe, czy ten atak ciekawy też działa na szkieleta. No niezbyt. Dobrze, Kalinka poziom 19. Już się leczymy. Tutaj można zabrać dobry sprzęt. Płaszcz. I spróbuję sobie, czyli... Kapelusz.
Damy ten kapelusz, tutaj daje lepszą ochronę przed magią. Ognista tarcza płytowa. Można posłuchać muzyki Nichols Heroesów. Niestety, no, gry w RPG Makerze mają tę cechę, że... Hi Hiru Hatto. Że często korzystają z muzyki stokowej, tak więc fajne utworki, które mi się... No, zbroja... Chainmail. Emerald. Fajne otworki, które myślałem, że powstały na potrzeby tej gry, okazuje się, że w innej grze też są. Tak więc to troszeczkę byłby wrażenie. No, tutaj Kalince najlepiej dać rękawice, bo to ona jest tu de facto. Dobrze, wystarczy tyle. Tak więc nieco polepszyliśmy stan naszego posiadania. Tutaj spróbujemy, jak mówię, w save'ie testowym miałem lepsze bronie, w związku z czym zabijanie tych wispów nie było problemem, ale tutaj spróbujemy, o właśnie, Anżu bez problemu je klepie. Oczywiście dalej się będą z niej śmiać, że jest najsłabsza. A to w walce tego nie widać, bo Andrzej nie przytankuje, ma dużo HP, uleczy i ochroni. I teraz jeszcze kosi niektóre stwory. Jedne na strzała ma uciążliwego wispa. Proszę bardzo, Polusia poziom. High Hill Hat. To przy poziomie 30 koleżanka nauczy się fajnego skilla, ale o tym gdy dobijemy właśnie do tego poziomu. Generalnie warto zbierać te wszystkie rzeczy. Przy okazji premiera angielskiego wydania już niebawem. Drugi Emerald. Emerald. I tak. Co wy to wyprawiacie? To mają być uczniowie Rukluk. Przywołajcie więcej magicznych zwierząt. Musimy się upewnić, że oni zginą. Tak, panie nauczycielu. Oni są co ten nauczyciel ma do nas? Czemu on nawet nie da nam chwili oddechu? Co to za nauki są? Andrzej ma troszkę ból duszy. Jak wyładuje swoje emocje na tych wispach, zanim rzucą czary. Właśnie, jak on rzuca tą kością, to tutaj może być taki wskaźnik i to jest paraliż ze strachu na jakąś tam turę. Na turę lub dwie. Potrafi to sporo czasem uwalić nam. Szczególnie, że przeciwnicy będą coraz trudniejsi. Jak Kalinka klepie, to pojawia się wybuch, bo założyliśmy te ogniste rękawice, które znalazłem w skrzyni po lewej stronie ekranu. Pięknie. Ten atak bardzo mi przypadł do gustu. W sensie atak Andrzeju.
na te wispy. Linka poziom 20, no 8 poziomów plecy za polusią, ale niech tak będzie. Dobra. Jak wspominałem, muzyka kojarzy mi się raczej czymś z Heroesów. Kompozytor do serii Might and Magic to Paul Romero. Mam nadzieję, że wszyscy pamiętają, wszyscy wiedzą. Bo Paul Romero wygląda jak rosyjski mafiozo, ale co z tego? Bardzo ładnie. Jeszcze jeden, dużo jest tych walk tutaj, w tym fragmencie gry. Ale do dialogu też dojdziemy. No właśnie, to jest boss. Menda pierniczona. Na którego działają ataki magiczne. Pod warunkiem, że nam nie usypia drużyny. No Kalinka niestety zasnęła snem sprawiedliwego. Na szczęście mój nowy ulubiony atak, przynajmniej w tym fragmencie gry, ładnie się spisuje. Ciekawe, czy cios Kalinki, jak ta raczy się obudzić, czy coś tu. Aha, i jeszcze jedna rzecz. Wcześniej była Polusia określana jako roślinny demon, no i tutaj są różne korzenie, czy też kwiaty, czy coś takiego. Nasiono, liść czegoś. One mają. Nie czytałem tego, nie korzystałem nigdy z tych umiejętności, ale muszę to dokładnie przeczytać. To są umiejętności związane tutaj właśnie z roślinami, więc stąd się wzięło, że to jest demon roślinny. Wcześniej nie zwróciłem na to uwagi. Ten łobuz jest naprawdę, potrafi trochę zaleźć za skórę, a to nie jest nawet ostatni przedstawiciel tego gatunku, z którym będziemy mieli do czynienia. Bo kolejny, ten strażnik też sobie tam tupta gdzieś. Polusia zajmie się raczej leczeniem, bo jej ataki działają najsłabiej. Chociaż niech użyje Demon's Roots. Nawet Demon's no, literalnie tytułowy atak Demon's Roots nie zrobi mu wielkiego kuku. Tu pisze Guardian Gemu, czyli kamień, szlachetny kamień strażniczy.
Andrzej dobiła już do Aegis Storm, ale będziemy dalej korzystać z ataku tego wodnego. Dlaczego? Bo jest bardzo skuteczny. Na razie możemy się wyleczyć po jego awansach, że tak powiem. Zresztą wkrótce czeka na nas save point. Może nie tak od razu, ale... będzie. Dobra, ham klepnięty. Aż dwie koleżanki, Polusia 29, Kalinka 21 poziom. Dobrze, że nie jesteśmy w jakiejś bardzo złej kondycji po tej walce, bo mogłyby być niefajnie. Kamień wesoły. Co wy wyrabiacie? Uciekają na zewnątrz z sali lekcyjnej. Wyślijcie magiczne stworzenia w pościg. Flaszeczki, no to jest ogród wewnątrz, nie jest jakiś na szczęście rozległy. To nie jest trudna lokacja. Tu widzimy te kamienie zmuszające do nieposłuszeństwa, no drugowskaz. Sala na praktyki magii. Na lewo, na prawo sale lekcyjne dystryktu w dzielnicy 263. Jeśli ktoś ma mnie na Twitterze, to niestety i śledzi to nawet, co bzdury, które ja tam rzucam, to pewnie już wie, kto się spodziewanie, niespodziewanie pojawi. Andrzej prawdopodobnie jest bliska awansu na kolejny poziom, przy której to zmianie odzyskuje się całe HP i MP, więc tutaj staram się skorzystać z tej okazji. A jak nie, to wkrótce save point. Znowu jakiś kapelusz, o. Tu przy tych salach lekcyjnych też jest dużo potworów. Na tej sali na północy czeka na nas boss. Kalinka poziom 22. To najeźdźcy, zaraz wezwę tu pozostałych uczniów, którzy was ukażą. Kujon jakiś. Jak się wkrótce, jeżeli ktoś się uważał, że nauczyciel
z poprzedniej sali to jakiś wyjątek, to nauczyciele, jak się okazuje, potrafią być tutaj wyjątkowo paskudni. Paskudne istoty. Chyba ludzkie. To nic nie jest. Tam gdzieś było stóp ta. O właśnie. Bossem jest oczywiście kolejny ten strażnik. Guardian kryształu. Też krystaliczny, kryształowy strażnik. Z tym gamoniem nie wiadomo. Gast, atelier. O, o to mnie chodziło, Andrzej, poziom 27. A, odwrócił się. O! Kalinka ma tutaj ten buster. Zwiększa siłę pięciokrotnie. Świetnie, że wychodzi też to critical weakness u tego gamonia. Słabo to widać. Może to jest przy przypadku ataków specjalnych. Zobaczymy, czy atak specjalny Kalinki wzmocniony Busterem coś nam tu pomoże. No nie, źle, ale myślałem, że to będzie lepiej. No ale ja liczę na wartości pięciocyfrowe, a tu tak nie do końca. Dobra. Dobrze, Polusia. Reizu, o co to jest właściwie? Pamiętam, że to coś fajnego, ale co to dokładnie? Aha, raise, czyli no zmartwychwstanie. Jeżeli ktoś padnie w boju, to zamiast używać przedmiotu, można go ożywić za pomocą skilla raise, arise bardziej. No, ale nieważne. Tu się podekscytował magiczny stworek. Na nasz widok, nie dziwię mu się. Jeszcze troszkę walk po drodze nas czeka. Dobra. Kalinka poziom 23. Goni, już dużo HP jest. Kolejny kamień. Spirit Stone. Te tarcze też pożyczymy sobie. Tutaj na północ dzielnica badań nad magicznymi stworzeniami. Coś momencik. Dzielnica murów, coś takiego. I dormitorium uczniów, a na południe jest ogród
ogród dyrektora. I tak, na początku w swoim testowym sewie poszedłem na południe od razu i włączyło się dużo scenek. Na szczęście tu jest zamknięte, no to dobrze. To idziemy dalej i tutaj dla odmiany będą scenki. Albo i nie. Następne potwory. Zwiewamy stąd. Kryjemy się w krzokach. Szybkie te stwory. Tutaj widzimy znowu te KB Onna. Widzisz je? Ile ich tu przyszło? Co one tu robią? O, ale ich się tu zebrało. Te KB Onna mają tu jakieś spotkanie, czy jak? Zamiast nas ścigać, organizują sobie jakieś pogadanki. Tak, mam nadzieję, że nie zapomniałem włączyć tego skipu scen 18+, bo może być niewesoło. No, nauczyciel mówi, przepraszam. Witam was wszystkich, moje drogie uczennice. Dzień dobry. Gokigenio, nauczycielu. Jak wiecie, najechali nas wrogowie z obcego kraju. To jest powodem tego spotkania. Chcę wam opowiedzieć o całej sytuacji, dlatego się dzisiaj właśnie w tym celu zebraliśmy. I tutaj dwa imiona, coś o Maximus. Zanim zostaniecie wysłani do Maximus, coś takiego. Niestety ostatnio jedna z uczennic dokonała wielkiej pomyłki. Zamiast wezwać resztę, spóźniła się. Oto ona, magiczne urządzenie z dystryktu 263. Co to za kraj w ogóle? Nauczyciel nazywa uczniów magicznymi urządzeniami? Zamiast ludźmi? Jakie ma tutaj powiązania z cesarstwem? To właśnie tutaj powiedział to słowo Maximus. Kto to jest Maximus? To jest coś, co brzmi jak coś pochodzące z cesarstwa. Jaki jest związek między tymi miejscami? Więc jedno z magicznych urządzeń zrobiło coś, czego nie było w stanie zrobić. Oto właśnie powód tego spotkania. Tutaj wymierzona zostanie tej kłopotliwej uczennicy kara. Więc chodź tu do nas, Saraso, pokaż się nam wszystkim. Tak jest. Nasza znajoma Sarasa. Zaraz, to ta dziewczyna, która nam pomagała. Ta, która wysyłała nam wiadomości, o co tu chodzi. No, rozumiem, ten nauczyciel. Nauczyciel. Ten paskudny nauczyciel chce nas wywabić. No, wypadałoby ją uratować, ale nie możemy się też jej pokazać. Sara, co teraz otrzymasz swoją karę. Aha, tutaj no. Okej. Bałem się, bo nauczyciel zaczął mówić coś o odsłanianiu skóry, więc się bałem, że nie wyłączyłem tego skipu. Na szczęście tak, no jeżeli skipu nie włączysz, no to koleżanka będzie ubrana wyłącznie w ścianę i kolczyki, więc no i ten łańcuch. Tutaj pamiętasz, że obiecałaś się nie spóźniać, nie być. Jedna minuta spóźnienia będzie wymagała kary. Tak, przepraszam. Dlaczego się spóźniłaś? Po raz kolejny. Widziałam, czy też usłyszałam o. Zauważyłam najeźdźców. Właśnie chciałam powiadomić wszystkich i dlatego się spóźniłam.
Sara Sol obiecała, że już nie będziesz tego robić. To sprowadza na nas wielkie niebezpieczeństwo. Nie okłamuj nas więcej. Czy też nie zawiedź nas więcej. No przepraszam. Ci najeźdźcy to nie są zwykli ludzie. To są... Nie wiedziałam, jak wielkie niebezpieczeństwo mogą sprowadzić na resztę uczniów. No, ale czego tu mogło, można było nie zrozumieć? To powinno być jasne dla wszystkich uczniów ze wszystkich dystryktów. No i generalnie tutaj... To wielki błąd i tak dalej. Sarasa przeprasza, to się tu będzie troszkę długo ciągnęło, pouczenia nauczyciela i przeprosiny. Dlatego zostanie wymierzona ci kara. Oczywiście, żeby wyłącznie po to, żeby ci pomóc. Tak jest. Tutaj no, baty jej wymierza. No, w wersji nieocenzurowanej robi jej coś innego, ale to może pomińmy. Czy rozumiesz sens swojej kary i tak dalej? Czy wiesz już co masz zrobić lepiej? Czy za daremne dziecko i tak dalej, i tak dalej. No, musimy dać znać cesarstwu, że nauczyciele wymierzają. Dyscyplinują uczniów, wymierzając im takie kary. Masz dziękować za każdy wymierzony cios. Oczywiście jeszcze w wersji nieocenzurowanej, tutaj no, źle skrywany fetysz autora. Tutaj jeszcze inne uczennice komentują. A, dobra, nieważne. Tutaj no, skórzanym pasem, czy też bacikiem wymierza jej karę i musisz po każdym ciosie, po każdym bacie powiedzieć bardzo dziękuję. No to Sarasa dziękuję. Ten ból to jest dla ciebie, żebyś wiedziała, żebyś mogła się poprawić i tak dalej. Tutaj na Saraso ten bacik pokrywa się już z czerwienią. Na pewno zadaje olbrzymi ból. Tutaj nauczyciele komentują, nie nauczyciele, tylko uczniowie, no jednak to prawidłowo wymierzona kara. No, trzymaj się Sarasa. Tak, dziękuję. To cenna lekcja. Dokładnie tak. Abyś po raz kolejny się już nie spóźniła. Musisz szanować czas swój i innych. Ty spóźniasz się najczęściej ze wszystkich, łamiesz tę najpierwszą, tę najważniejszą zasadę i tak dalej. Tak, tak, przepraszam. Oto była twoja kara. Oby nie było więcej potrzeby jej wymierzania tobie. Tutaj uczniowie zakomentują w niewybredny sposób. No, mimo, że jest taka urocza, teraz naprawdę jej twarz wyraża ból i tak dalej. Powinna pójść po lekarstwo, coś takiego. Coś tam komentują, że przynajmniej, że faceci jej nie dotykali, coś takiego. Ten nauczyciel, dalej komentują, ten nauczyciel jakieś brudne zagrania ma. Tak jak mówię, komentują, że przynajmniej facetów jakiś nie sprowadził do niej. No, dalsze komentarze to sobie może pominiemy.
Jak Saraso, rozumiesz teraz? Tak, dziękuję bardzo za tę karę. No, koleżanka ledwo żyła. No to dziwne tu praktyki mają. Ale... A jak to mało powiedziane, ty widziałaś co on jej robił. Tutaj nie możemy pozwolić, żeby takie rzeczy się działy. Ten obrzydliwy nauczyciel poniesie karę. Poluś, ale tutaj na ci wszyscy ludzie na pewno chcesz się w to angażować? Nie mogę zdzierżyć takich zachowań. Chcę położyć im kres. Ojej, zapaliła się do boju. Tutaj no, na pewno chcesz... Ich jest tam ogrom. Na pewno chcesz uczynić z nich wszystkich wrogów? A żebyś wiedziała. Nauczyciel znowu. Zatem moje uczennice, Sarasa opuści nasze spotkanie. To tyle na dzisiaj. Musimy teraz rozwiązać jeszcze problem najeźdźców naszego kraju. Dlatego chcę, byście podjęły największy wysiłek, by ścigać tego wroga. Ruszajcie. Tymczasem, to jest niespodzianka. Dzień dobry. Witam. Konnichiwa. Poluś mówi, skąd ona się tu wzięła w tym kraju? No, znaczy, no, Polusia chyba zapomniała, że widzieliśmy ją, jak ją wwozili za bramę. Oto ona, jedna z najgroźniejszych najeźdźczyń. Została pochwycona i sprowadzona do tego kraju, ale wyrwała się z więzienia. Pewnie jest towarzyszką tamtych. Tym razem nie możemy jej darować. Musimy walczyć z najeźdźcami o zachowanie, o utrzymanie naszego sposobu bycia. A przepraszam, te dzieci bez rączek i nóżek to będą walczyć ze mną? Bardziej wyglądają na jakieś biedne istotki. O nie, się nie martw. Uczniowie Rukluk to magiczne urządzenia, posiadające olbrzymią siłę magiczną. Coś tam mimo... Potrafią walczyć na swój własny sposób. A więc dalej, jest was tutaj wystarczająco dużo, by podjąć walkę. No, tu Kalinka, a co, widzieliście tę osobę? No, jak na dłoni. No, ostatnio dawno się z nią nie widzieliśmy, no ale nie jesteśmy już, nie mogę jej dłużej ignorować. O, tutaj znaleźliście mnie nawet tutaj. No, ciężko było tobie zapomnieć. Tutaj pamiętasz nas, a ty nas pamiętasz z kraju Totasu, prawda? Teraz będziemy walczyć ponownie razem. O, to Poliuka sama, pani Poliuka, to ty. Bardzo się cieszę, że znowu się widzimy, no widać. No, a ja się nie do końca cieszę z tego stanu rzeczy, ale teraz będziemy walczyć z uczennicami kraju Rukluk, dobra? No, tutaj ma Lily Killer, ma wątpliwości, one wyglądają bardziej jak domino, jedno popniesz, to wszystkie polecą. No dobrze, sprawdźmy. Jesteśmy w pewnym kłopocie, ale może się wyrwiemy. A więc dalej, moi uczniowie, oto są najeźdźcy, zabijcie je. Tak jest. Niestety musimy walczyć. Raz, dwa, trzy. Magiczna ściana. Przy okazji chyba po raz pierwszy w grze mamy cztery osoby w drużynie. No, co to jest? Magiczna ściana? Utworzyłem magiczną ścianę? Tak jest. Ten kraj widocznie utrzymuje magiczne ściany.
Kabeona specjalizują się w tym. Więc dlatego zmieniają zwykłych ludzi w kawałki muru. No to dość paskudne praktyki w tym kraju tutaj mają. Zmieniają dzieci, wychowują je od małego do swoich potrzeb. Jednak czy te ściany są silne? No, czy będziemy w stanie je pokonać? Czy to jest nasz poziom? Przekonajmy się. W porządku, nie bójcie się. Ja tutaj wszystkie ściany rozwali, przebiję. O, dobrze widzieć taką zdrową, pełną energii dziewczynę. Czy mogłabym otworzyć jej brzuch, zobaczyć, co tam w środku jest? Najpierw się zajmijmy wrogiem, którego mamy przed sobą, potem będziemy myśleć o reszcie. Tak więc... Poluś troszkę uniknęła tematu, który niestety wyniknie prędzej czy później. Tu techniki Illy Killer są dość groteskowe. Szczęśliwie te bariery można im dość łatwo zniszczyć, to nie jest problem. Jeżeli dalej będziemy atakować, to jesteśmy w stanie zniszczyć te ich ściany. A więc ruszajmy do boju. Jesteśmy w stanie, choć sami nie jesteśmy w stanie zniszczyć tych barier, to stworzyć tych barier, to jesteśmy w stanie je pokonać. No, niszczenie ścian to może nie należy do zakresu umiejętności gladiatorów, ale zostawcie atakowanie mnie, wiem co robić. Rozczłonkowywanie ludzi to moja specjalność, jestem przyzwyczajona do tego, więc chętnie pomogę. Z Lily Killer, mając takie zróżnicowane postacie w teamie, to tu może być w najbliższej przyszłości bardzo wesoło. Dobrze, ona ma już Demon's Roots. Nie wiem, czy Demon's Roots zniszczy te bariery, ale zobaczymy. Może ten atak. Shimei no... Kogoshi? Dobrze. No tu Kalinka mówi, Poluś, trochę już jest tu ich za dużo. Widzę. Z taką ilością sobie jednak nie poradzimy. Zwiewamy. Ale gdzie? Jak? Po co? Gdzie się ukryjemy w tym miejscu? Ja znam miejsce, gdzie możemy się ukryć. Jest tam uczennica. Jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie znam miejsce, do którego możemy uciec i się tam schować. Dobrze, więc ruszajmy szybko. Prowadź. Uciekają. Łapać je, zabić, zamordować. Tak jest, panie nauczycielu. Na szczęście detale tej heroicznej ucieczki godzinę później. Za wszyscy uczniowie ogłaszamy koniec zajęć, prosimy wrócić do swoich... Nie, ogłaszamy dalsze zajęcia, koniec przerwy, prosimy za 5 minut wrócić do sal. Ja dobrze słyszałem, że tutaj przestają pościgu, bo zaczynają się normalne zajęcia? No, na to wygląda. Nie boją się, chociaż no, niby najeźdźcy są tak blisko i mogą stanowić zagrożenie dla nich?
No nieważne, udało się uciec. Tutaj udało się uciec do tych stajni. Możemy się bezpiecznie ukryć, to jest właściwe rozwiązanie. Tutaj inni uczniowie rzadko tutaj zaglądają. Dobrze, dzięki za poprowadzenie nas, uratowałeś nas. Więc Poliuka sama. Dawno się nie widziałyśmy. Tak się cieszę, że udało się nam ponownie spotkać. Może widocznie to jesteśmy złączone nicią przeznaczenia. Ale o co chodzi, bo sobie nie przypominam. Poliuka, ty widzę, że się znacie, może nas przedstawisz. To Lily Killer, demoniczna, groteskowa zabójczyni. Kiedyś ją wzięłam do siebie i nakarmiłam. Więcej rzeczy sobie nie przypominam. Zabójczyni? Groteskowa zabójczyni? Lily Killer, coś o niej słyszałam. Pamiętam, że w Zamku Królewskim Plana została zamordowana dziewczynka. Król bardzo się bardzo coś tam o czerwonej krwi tej dziewczynki, czy coś takiego, że olbrzymi problem, wszyscy się przerazili. No tak było ostatnio, to pamiętam, to był zdarzył się taki przypadek groteskowej zabójczyni Plana i Shingana. Momencik, Plana, Shingana, w tych krainach zapanowała panika. Szybko, te wieści się szybko rozeszły rozniesione przez turystów odwiedzających nasz kraj i wszystkie walki na Koloseum zostały zatrzymane. Dorośli i dzieci wszyscy się bali wychodzić z domów. Ale i ona, ta dziewczyna jest zabójczynią? A co? No właśnie, co z tego? No, ta dziewczynka, którą zabiłam, tutaj starałam się ze wszystkich sił. Tutaj lepiej. Widzę, że nie trzymasz języka za zębami. No ale. Jeżeli im szybciej spotkacie kara śmierci, tym lepiej. No to bardzo, bardzo chłodna ocena Poliuka, pani Poliuko. A myślałam, że czas, który razem spędziłyśmy, był bardzo przyjemny. Co? Ona wyraża się w bardzo specyficzny sposób. Walczyłyśmy razem, walczyłyśmy wspólnie przeciwko białemu remnantowi. O tym ona mówi. I trochę jedzenia jej i trochę razem przygotowałyśmy jedzenia. A potem próbowała mnie zabić. Tak więc więcej z relacji między nami nie ma. Jest taka zabójczyni, no potwor. No, w każdym razie tu Andrzej troszkę się mota. Miło mi w każdym razie poznać pani potworna zabójczyni. Będziemy podróżować wspólnie. Jeżeli będziemy podróżować, jeżeli rozejdziemy się, podzielimy się, to na pewno nas złapią. No dobrze, widocznie będziemy współpracować po raz drugi. Tutaj coś Polusi. No niestety, musimy jej uwierzyć na słowo. Jak ruszamy? Co, nie, będzie fantastycznie, zobaczycie. Ale jak to? Ale jak to? Czy wszystkie zapomniałyście o tym, co ona zrobiła? Zamordowała dziewczynkę, to jest potworna zabójczyni. Skąd mamy wiedzieć, że nas nie zabije? Niestety obawiam się, że nie mamy wyboru i musimy tymczasowo odpuścić. Ale o czym ty mówisz?
Jak mamy w ogóle razem podróżować? Ona lepiej, żeby szła przed nami. Nie pozwolę, żeby szła nam za plecami. No, niech tak będzie. Ale no, sytuacja mocno się zmieniła. Obiecaj, że nas nie pozabijasz. Coś tam, bo inaczej zwiążę cię moimi pnączami. O nie, przecież na pewno bym czegoś takiego nie zrobiła, prawda? Coś o sercu mówi. Chciała zobaczyć serce naszej bohaterki, jak wygląda. Tu szczerze mówiąc nie do końca rozumiem, ale że coś o tym zabijaniu, że... Polu się na pewno, jesteś pewna, że podróżujemy razem? Te magiczne urządzenia z Rukluk będziemy musiały z nimi walczyć. Im więcej ludzi, którzy są w sprawni w walce, w sztuce zabijania, bardzo nam się przyda. Więc teraz chcesz zabijać magiczne urządzenia w postaci dziewczyn? Dobrze, mi pasuje. Wy, demony, naprawdę jesteście straszne. Cicho. Zamknij się, psychopatko. No, jednak tutaj to dość skomplikowana sprawa. Ja jednak nie pozwolę, żeby szła za moimi plecami. Może za plecami Poliuki. Ona bardzo, bardzo Poliukę szanuje. Tak, jest ona, bardzo ją lubię. Lubię jej skórę i lubię dotyk jej skóry. Przestań. Dobrze, więc ruszajmy. Dobrze, współpracujemy razem z Lily Killer, badamy, co jest w kraju Rukluk i jedziemy dalej. Lily Killer tymczasowo dołączyła do drużyny. W przeciwieństwie do pozostałych dwóch postaci nie można, nie wiem, używać jej skill, nie można zmienić jej wyposażenia. Mine... Gosiu... Nie wiem, co to jest. Dobra, dobrze, w każdym razie tutaj ta dziewczyna, którą widzieliśmy wcześniej, ale z nią już porozmawiamy w kolejnym odcinku. Seirei Seki. Dobrze, dziękuję. Nowa stara towarzyszka, która mam nadzieję nam pomoże. Ciekawe, jak ją ocenzurują w wersji angielskiej na Steam. Dziękuję, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku Let's Playa Demon's Roots.